Hej, 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 witam Cię serdecznie w naszej grupie Dream Team Expert. W tym filmie sobie opowiemy o zdalnym połączeniu z naszym serwerem VPS. To, co tutaj widzisz na ekranie, to jest właśnie tego rodzaju zdalne połączenie, ale zanim się w ten sposób będziesz mógł zdalnie połączyć, będziesz musiał wykonać kilka czynności. Otóż, aby takie zdalne połączenie było możliwe, potrzebujesz dwa komputery. Jeden komputer to będzie Twój komputer z systemem, dowolnym systemem Windows. Będzie to komputer kliencki, natomiast drugi komputer jest to komputer z zainstalowanym serwerem VPS i tam musi być zainstalowany przynajmniej minimalny system w wersji Windows 10 Pro. Następną rzeczą, którą będziesz musiał wykonać, to będziesz musiał się połączyć ze swoim serwerem, ale w sposób klasyczny. Jest to w zasadzie tylko takie pierwsze połączenie, czyli będziesz musiał połączyć sobie monitor, klawiaturę, tak aby mieć bezpośredni dostęp do swojego serwera, ponieważ będziesz musiał tam dokonać kilka czynności, mianowicie włączyć pulpit zdalny oraz spisać kilka danych. Jeżeli już połączyłeś się, a zakładam, że połączyłeś się już ze swoim serwerem w sposób klasyczny, to w tym momencie przechodzisz sobie do klikasz sobie tą tutaj ikonkę właśnie logo Windows, później wchodzisz sobie do ustawień. Jak już wejdziesz do ustawień, klikamy system, w opcji po lewej stronie wybieramy sobie pulpit zdalny i teraz zobacz tutaj, ten pulpit zdalny musi być włączony, czyli ten suwak, który tutaj masz, musi być ustawiony na włączony. Jeżeli to zrobiłeś, to później musisz sobie zapisać poniżej, znajdziesz sobie nazwę komputera i tą nazwę komputera powinieneś sobie spisać. Następną czynnością, jaką powinieneś zrobić, to będziesz musiał spisać sobie IP ustawień swojej sieci. Wyjdziemy sobie z tego, później wejdziemy sobie w ustawienia sieci, a zatem najeżdżamy sobie na sieć, otwórz ustawienia sieci internetu. Następnie wchodzimy sobie we właściwości internetu i teraz sobie tutaj trochę zeskroluję i zobacz, co my tutaj mamy. A zatem mamy tutaj adres IPv6 połączenia lokalnego, czyli to sobie odpuszczamy. Później mamy adres IPv4 i ten adres IPv4 musisz sobie skopiować. Musisz sobie gdzieś zapisać na jakiejś kartce, ale zwróć uwagę, że poniżej masz jeszcze serwer DNS IPv4 i to już Cię nie interesuje, żebyś tego nie pomylił. Musisz sobie spisać ten adres IPv4 i w tym przypadku mamy tutaj 192.168.12. A zatem, jeżeli wykonałeś te kilka czynności na swoim serwerze, możesz się rozłączyć ze swoim serwerem. Ja go zamknę tak samo. Ja sobie go zamknę. I teraz co robimy? Teraz jesteśmy na pulpicie komputera klienckiego, czyli to jest taki klasyczny ten komputer, na którym normalnie pracujesz i z tego komputera będziesz się właśnie zdalnie łączył ze swoim serwerem VPS. Co musimy tutaj zrobić na tym serwerze klienckim? Otóż musimy wykonać właśnie podobną procedurę jak na serwerze VPS, a zatem znowu klikamy tutaj ikonkę właśnie to Windows, wchodzimy sobie w ustawienia, tak, wchodzimy sobie znowu w system, odnajdujemy sobie pulpit zdalny. Zobacz, że ta sama sytuacja i musimy sobie tutaj włączyć pulpit zdalny. W tym przypadku nie musisz sobie kopiować nazwy swojego komputera. Najważniejsze, żebyś miał właśnie włączony pulpit zdalny, bo tylko dzięki temu będziesz mógł się w przyszłości łączyć zdalnie ze swoim komputerem. A zatem teraz, jeżeli ten pulpit zdalny masz włączony, ja sobie to wyłączam z powrotem i teraz połączymy się właśnie z naszym komputerem, z naszym serwerem VPS. A żeby to zrobić, to tutaj masz na dole obok ikonki Windows, masz taką wyszukiwarkę, wpisz sobie tutaj nazwę pulpit. Jeżeli wpiszesz sobie tą nazwę, powinien pokazać Ci się tutaj połączenie pulpitu zdalnego, czyli taka ikonka przypominająca komputer. Klikasz sobie ją i w tym momencie wyświetla Ci się takie okienko. I teraz zobacz, w tym okienku, które Ci wyskoczyło, wpisujesz sobie te dane, które wcześniej spisałeś. Możesz sobie wpisać albo nazwę komputera swojego VPS, albo adres IP,
który wcześniej spisałeś. Jeżeli któraś z tych rzeczy, nie wiem, podczas kopiowania tego czy notowania popełniłeś błąd, to dlatego masz zawsze albo jedno, albo drugie i któreś z tych powinno ci zaskoczyć, tak? Później kolejną rzeczą, którą będziesz musiał wpisać, to nazwa użytkownika. I ta nazwa użytkownika to dosłownie ta sama nazwa, za pomocą której logujesz się do swojego komputera VPS. Czyli rozumiesz, tak jak logujesz się do systemu Windows, musisz podać swoją nazwę użytkownika oraz swoje hasło. Tak właśnie to jest ta właśnie nazwa użytkownika i to jest właśnie to hasło do twojego komputera VPS. Czyli jeżeli sobie ustawiłeś na swoim komputerze jakiś tam, nie wiem, numer PIN, to w tym momencie nie podajesz tutaj numeru PIN, tylko dosłownie swoją nazwę użytkownika i dosłownie będziesz poproszony o podanie hasła. Ja sobie kliknę tutaj połącz i widzisz, i w tym momencie właśnie system zapytał mnie o moje hasło do mojego komputera VPS. Ja sobie je teraz wpiszę. Dobra, mamy hasło wpisane, mam kliknięte zapamiętaj mnie, po to, żeby ponownie się nie pytał o hasło. Klikam OK, no i w tym momencie łączymy się właśnie z moim serwerem VPS. Chwileczkę to może potrwać. No i widzisz, jak to wygląda. W tej chwili jesteśmy połączeni i właśnie z poziomu mojego komputera klienckiego mogę sobie przeglądać mój serwer VPS i mogę sobie sprawdzić to, co się dzieje na moich robotach, jaka jest w danej chwili sytuacja, jak to wszystko wygląda i jak to wszystko pracuje. Tak więc, dziękuję ci za uwagę, mam nadzieję, że teraz będziesz wiedział, jak się łączyć z własnym serwerem VPS, mam nadzieję, że ci pomogłem. Także trzymaj się, miłego dnia, cześć!